Siemaneczko! Siemano! Dzisiaj troszkę odmiana. Jedziemy na spinning z pontonu. Ponton na dachu. Zaraz będziemy ściągać. No, zobaczcie, jakie tu jest pomysłowa konstrukcja. Znaczy, tu konstrukcji żadnej nie ma, po prostu jest wrzucony na dach, tak po chamsku. Całą drogę się martwiłam, że spadnie, ale nie, no dobrze przygotowany. Słuchajcie, jesteśmy na zalewie Hańcza, województwo świętokrzyskie. Wprowadzili w tym roku no killa, wpuścili dużo szczupaka. Ten szczupak, z tego co słyszałem, fajnie bierze. Zaopatrzyliśmy się na razie w jedną nową wędkę, bo druga będzie dopiero w tym tygodniu i jedna będzie fajna, a druga tak, będzie dziadowska. Ogólnie jeszcze w tamtym roku może z raz byliśmy na spinning, mieliśmy stare wędki, takie z 10 lat. Jedna chyba była tylko, no i tak, jedna była nowa, kupiłem Ultralighta. Tak, dokładnie, ale jest za miękka tutaj po prostu. I kupiłem dzisiaj twardszą wędkę. Bo po prostu nie spinningowaliśmy, tylko jeździliśmy na karpie, tak jak widzieliście w większości. Albo karpiorze! Na karpiorze. A teraz stwierdziliśmy, że trochę sobie urozmaicimy, żeby życie miało smaczek. Tak, raz spinningek. Raz. Karpiaczek. Dobra, rozkładamy się, widzimy się na wodzie. Tak. Dzisiaj będzie sporo z GoPro, także boimy się, żeby nam się ta kamerka nie zalała, no to będzie trochę ten obraz jajowaty, ale wybaczycie, nie? Nie. Może zobaczycie jakiegoś szczupiora. Może. Dobra. Także jeszcze raz rzut na ponton. Tak wygląda ponton. Rzucony na dach. Mieliśmy budziki ogólnie nastawione na 6 godzinę, ale obudziła nas taka burza, że spaliśmy w końcu do godziny... spaliśmy do 9, a leżeliśmy do 11. A tak się dobrze spało, jak ten deszcz padał. No. Balkon otwarty. A takie były plany, że zaczynamy, kurde, jedziemy od 6 na ryby. No. No to dobra, jest 13, idziemy łowić. I to tak piorunami nadupcało. Idziemy łowić. Lecimy łowić. To skręć sobie. Akurat włączyłem kamerę. Myślisz, że było, czy nie? No nie wiem. Słuchajcie, my już na wodzie eksplorujemy. Na razie nic. Ja na okoniówkę. Ona za szczupakiem. No, wczoraj się bawiłam za okoniem, ale niestety się nie udało. Tak. Dzisiaj czekam na szczupak. Miałam wrażenie, że coś mi skubnęło. Że uderzenie czułaś? Mhm. Spróbuję w to samo miejsce. Może tam siedzi jakiś. Może poprawi? Może. O, tam coś się pliznęło. W ogóle to się boimy, że jakaś burza przyjdzie. Bo na dwóch pogodynkach pokazywało co innego. Na jednej pokazywało, że nie będzie. Że pełne słońce będzie, a na drugiej 40% szans na burzę. Nie, to uciekniemy szybciutko, nie? No. Daleko nie mamy tutaj do naszego samochodu. Jakieś krzaki może. A, rybę. Siedzi. Szczupak na pewno. No. Mamy go! Tu mi złapał przy samym, widziałam jak skoczył. Ale jaja. Pierwszy szczupak Anetki w tym roku. No. Jest szczupły. Taki, ja wiem, z 50. No ale jest, kurde, już dzień poluje na szczupaka. Szybkie foto i do wody. Wiesz, żeby... O, jakiś śliski jest. Bliżej go daj. No i puszczamy go. Poszedł. Okay.
Ręka śmierdzi rybą. To już dobrze, nie? Coś złapała. Także 1-0 dla Anetki. 1-0 dla Anetki. Mówimy dalej. Siedzi i to ładny. Tak? No. Poczekaj, ja przyciągam twoją, będę ci podbierać. Ładny, nieładny, taki. Ej, mój chyba też siedzi. A nie. Chciałabyś. No to mamy 1-1. No ale chyba mniejszy od twojego. Na pewno mniejszy. Ale mniejszy. Mniejszy. Pewnie. Ale jest. Bejnik z moje. Taki oto gagatek. Duży nie jest. Taki 45 może. Dobra, idź do wody. Nie będziemy cię męczyć. Hops. Tak, teraz twoja kolej na rybę. Dobra, łowimy dalej. Znowu jest szczupły. No był. Paprałem to, no. Aż szlak by to strzelił. No trudno. No popuściłem, bo odwracałem się po podbierak i się spiął. No trudno. I co powiesz naszym widzom? Co wam powiem? Nie nagrywałeś, jak zgubiłeś podbierak? Nie. To powiedz, zgubiłeś. No położyłem podbierak na burcie. Odpaliłem silnik. Pełen gaz. Patrzę, gdzie podbierak. Kurde, nauczka na przyszłość, że trzeba coś przyczepić pływającego do niego. Albo go przywiązać po prostu, albo uważać. Patrz, jaki ładny. No. Kurde, się pokusił. To je mój, on wyleci na pewno. Trzymaj go. Takiego złowiła. Dobra, rzucaj go, rzuć. Do wody. No ale ładny jest. No rzuć go do wody. Trzeba tu kołyskę namontować. Dobra, jednak zostajemy przy różowym. A jak? 2-2, tak? Tak. Kurczę, podbierak nam spierdzieliło. Słuchajcie, wszystkie takie rybki w tym samym rozmiarze praktycznie, nie? No. Tam plus minus 5 cm, ale wszystko to samo. Tu jest to samo miejsce, gdzie tamten ci wziął. No gdzieś. To jest bardzo podobnie, nie? No, drugi szczupak w tym samym miejscu. Spływamy. Wjechały 4 szczupaczki. Jednego ochotnia, żeśmy zerwali. Ona 2 szczupaczki, ja 2 szczupaczki, takie po pół metra. Jak zadowolona jesteś? Ogólnie z dzisiejszego dnia. Ogólnie jestem z tych szczupaków zadowolona. Dupa mnie trochę boli i głodna jestem. No. Jakbym miała te dwie potrzeby, rozmasowany tyłek i nakarmiony brzuch. Jutro weźmiemy sobie kanapek. No, albo jakieś 7 Days'y, chociaż albo cokolwiek, żeby było. Kupujemy sobie i płyniemy. Nie, bo plan był taki, że popłyniemy tam na drugą stronę na hamburgery, ale to jest pół godziny płynięcia. Płynięcia, to bez sensu trochę. Zamówimy pizzę, nie? Tak, później. Spływamy. I widzimy się jutro. Tak, to będzie vlog z 2 dni. Jeden tak. Vlog z 2 dni. Połączymy te vlogi, żeby się coś działo. Tak. A nie tak jak dzisiaj. Mało się działo. Ale może jutro będzie się dziać. Więcej. Tak, trzymaj. No. Do jutra. Siemanko, dzisiaj następnego dnia. Siema, witamy w ten wietrzysty dzień, falisty. No niestety, fale takie, że na środku się nie da stanąć, bo trzepie, a wędki w ogóle nie czuć, co tam się dzieje. Mieliśmy odpalać live'a na TikToku, ale więcej by było szumu niż w ogóle naszej gadki, także przepraszamy ten, kto czekał na live'a. A teraz opowiemy wam krótką historię z dzisiejszego dnia. A historia jest taka, że wciągnęliśmy butelkę z wody ze sznurkiem. Stwierdziliśmy, że ten sznurek bardzo nam się przyda, bo mamy za krótkie do zakotwiczenia. No tak. O, sam raz, nie? A powędkowani powinni wszyscy wędkarze to zbierać. Tak. I wyciągnęliśmy na tym sznurku taki worek na dnie i on strasznie cuchnął. Tak. Ja pierwsze co mówię, albo jakieś zwłoki jakiegoś zwierzęcia, a co nie daj Boże jakiegoś dziecka małego, bo to wiecie, różnie się zdarza, nie? Tak. Tak śmierdziało. No. Bałem się tego otworzyć. Otwieram. Nie będę sobie w protezie nie otwarłem. Otwieram, a tam wątroba. Po prostu ktoś zostawił na sama. Ale nie powinny ludzie zostawić takich worka.
Patrzcie, dodaj do napełnionej butelki wodą był ten sznurek i ten worek przyczepiony. Ktoś sobie namęcił na Suma. Chyba niedawno, bo naklejka by odeszła, gdyby to już długo było. No ale wyobraźcie sobie nasze zdziwienie, jak wyciągnęliśmy taki śmierdzący worek z wody. Wędkarze nie powinni zostawiać takich worków. Dlaczego żeśmy to rzucili na brzeg? Bo to strasznie cuchniało, nie będziemy tego wozić ze sobą. No. Może ktoś to zabierze. Lepsze na brzegu niż w wodzie, nie? Pewnie, że tak. No cóż, płyniemy dalej w jakieś szukać spokojnego miejsca. Tutaj żeśmy porzucali trochę, ale nic się nie działo. Płyniemy dalej. Mamy nadzieję, że wiatr się uspokoi, a choć pan na pogodzie nie wygląda to za ciekawie. Płyniemy dalej.